Radio Katowice i czas na rozmowę z naszym gościem dnia, Dawid Damszel. Dzień dobry. Gościem dnia dzisiaj poseł Jerzy Polaczek, przewodniczący Komisji Infrastruktury, były minister transportu. O podróżowaniu więc będziemy, co logiczne, rozmawiać. Dzień dobry, panie pośle. Witam słuchacze Radia Katowice sprzed terminalu B portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. No właśnie, bo to stąd dzisiaj dla państwa nadajemy, to tutaj dzisiaj nasze plenerowe studio. Może więc zacznijmy od tego, od zagadnień związanych z tym lotniskiem, w które pan zaangażowany jest od lat już. No, mam troszkę taką właśnie unikatową sytuację jako parlamentarzysta, że od 1997 roku jestem prawie zawsze w wszystkich poszczególnych kadencjach członkiem Komisji Infrastruktury. Teraz od niedawna jestem szefem i z wielką satysfakcją mogę obserwować te lata, rozwój portu lotniczego. Tak jako ciekawostkę można przypomnieć, że 20 lat temu to 20 tysięcy pasażerów przez rok i malutki budyneczek z dwoma check-inami. Dzisiaj to 5 milionów pasażerów. W 2018 roku perspektywa co najmniej 5,5 miliona w roku bieżącym. Za chwilę w jesienią bieżącego roku dwa trudne lata związane z rozbudową i modernizacją terminala B. To jest już inwestycja Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które przy okazji będzie w przyszłym roku obchodziło swoje 30-lecie i myślę dobre perspektywy dla tego portu, dla południa Polski, dla przede wszystkim naszego śląskiego regionu. Nie ma co porównywać tej infrastruktury sprzed 20-20 paru lat z tym, co jest dzisiaj. To jest 50 około zakończonych inwestycji, wszystkie w terminie, potężne również nakłady i w przeszłości i budżetu państwa i wsparcie samorządu województwa i głównego akcjonariusza tutaj, jakim jest Węglokoks, wsparcie myślę wielu samorządów na czele z Katowicami, także wielki powód do satysfakcji. Wspomniał pan o inwestycjach, ta największa i otwierana chyba z największą pompą ostatnio, a dotycząca właśnie między innymi portu lotniczego Katowice Airport w Pyrzowicach, to otwarcie kolejnego fragmentu autostrady A1. Z Częstochowy teraz dojedziemy do Pyrzowic autostradą. Natomiast chciałem zapytać o to, czy nie za wcześnie otwarto tą inwestycję, bo jak już wiemy, jest kłopot. A to ze względu na to, że Częstochowa nie ma obwodnicy. Tam są między innymi w tej chwili przy wjeździe na autostradę ograniczenia dla samochodów ciężarowych, tych powyżej 12 ton. Nie za wcześnie jakby? Czy Częstochowa była gotowa na tę autostradę? Przede wszystkim jest to uwarunkowane faktem rozwiązania umowy z jednym z wykonawców, firmą włoską Salini, z którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad rozwiązała umowę kilka miesięcy temu. Nowi wykonawcy weszli już na budowę i przejezdność tego ostatniego odcinka, czyli wyjeżdżając z południa Polski, możemy na koniec bieżącego roku już uzyskać ten efekt sieciowy, który polega na tym, iż każdy kierowca już wyjedzie na północ od Częstochowy i dalej. Przecież też mamy trwającą budowę do Piotrkowa. To jest też bardzo trudny projekt przy tym największym ruchu tranzytowym. To jest najbardziej obciążony odcinek ruchem tranzytowym w Polsce między Częstochową a Piotrkowem. Ale wracając jeszcze też do tych inwestycji, które za chwilę zostaną jeszcze otwarte tutaj właśnie w porcie lotniczym, to warto wspomnieć o tym, iż w miesiącu listopadzie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otwiera już nową wieżę w Międzynarodowym Porcie Lotniczym, co też z punktu widzenia ryzyka operacji lotniczych bardzo poprawia bezpieczeństwo. Czyli do tematu, panie pośle, tej wieży jeszcze wrócimy. Mało tego, z naszym reporterem dzisiaj na antenie Radia Katowice ją nawet odwiedzimy, także sprawdzimy, jak idzie ta inwestycja. Ja natomiast chciałbym do tej autostrady A1 wrócić na naszym śląskim odcinku. Ona na razie jest darmowa. Kiedy się skończy to na razie? Czy nie, to jest odcinek całkowicie w chwili obecnej bezpłatny od granicy. Nie rozumiem, zakusów nie ma na to, żeby znaczy, przede tam wszystkim, wprowadzić opłaty. Przede wszystkim dzisiaj na tych odcinkach dróg ekspresowych, części dróg krajowych i części autostrad są pobierane opłaty przede wszystkim od tego ruchu ciężkiego, czyli ruchu tirów, dużych tych pojazdów przenoszących
potężne ładunki. Te opłaty, które jako kierowcy uiszczamy, w większości są pobierane na odcinkach koncesyjnych. Kraków-Katowice czy Toruń-Gdańsk, również Gliwice-Wrocław, ale tutaj jeden odcinek autostrady A1 od granicy z Republiką Czeską łącznie do węzła Częstochowy Południe jest odcinkiem bezpłatnym. Rozmawialiśmy o samochodowym dojeździe do terminalów, do terminali, do Pyrzowic, ale przecież niedługo, no niedługo pojęcie względne, dojedziemy pociągiem także do Pyrzowic. Wszystko za sprawą rewitalizacji i odbudowy tej częściowo nieczynnej linii kolejowej Tarnowskiej Góry-Zawiercie. To 2022-2023 rok ta inwestycja ma być gotowa, jeśli dobrze pamiętam. Pan trzyma kciuki za te inwestycje? Znaczy za te i inne, które mogą się pojawić. Dlatego, pytam, że... bo pan postulował inny przebieg tej trasy, tak, tej kolei to jest zadanie dla polskich linii kolejowych i choćby zarządu Związku Metropolitalnego. Ponowne przeanalizowanie możliwości uzyskania takiego szybkiego połączenia między stolicą regionu a portem lotniczym, ale przecież trzeba tutaj również zauważyć, że takiej analizie może być jeszcze poddawana kwestia tego elementu przyszłego centralnego portu lotniczego z siecią kolejową i to jest również zadanie na najbliższe lata, tak aby zintegrować kilka portów o znaczeniu europejskim również z przyszłym centralnym portem komunikacyjnym. Dzisiaj te efekty, jakie odnotowuje Katowice w postaci zwiększonego ruchu, przerastającego ruchu pasażerów, ruchu cargo, bo przecież tutaj jest bardzo silna jednostka cargo, która przyjmuje i ekspediuje na Europę, na świat te ładunki, to jest wszystko jeszcze przed nami. To jest nieustający, bym powiedział, proces nakładów, inwestycji, z których korzystają pasażerowie, z których przede wszystkim korzysta gospodarka i o jednym również warto dzisiaj i wspomnieć i odwołać się do pewnego przykładu. Miałem wyjątkowe szczęście jako minister 10 lat temu współorganizować zespół z Urzędem Lotnictwa Cywilnego z Politechniką Śląską utworzenie Centrum Kształcenia Kadr dla Europy Środkowo-Wschodniej. Przybył dzisiaj akademicki ośrodek szkolenia personelu też lotniczego. Widać po tych 10 latach, jak znaczące miejsce będzie miała ta placówka dydaktyczna kształcąca na potrzeby tego sektora lotniczego. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj w portach lotniczych w Polsce brakuje rąk do pracy, brakuje wykwalifikowanych inżynierów. Oczywiście to jest kwestia też szkolenia pilotów liniowych i to miejsce na Śląsku, tutaj w Gliwicach, będzie bardzo mocno i pozytywnie oddziaływało na sektor lotniczy, dostarczając, przepraszam tak w przenośni, ale te kadry, które są potrzebne, aby takie porty jak Katowice czy inne się rozwijały. No, nie chcę jeszcze przesądzać o paru innych projektach, które mogą się pojawić przy okazji kwestii Śląska, portu międzynarodowego w Katowicach, Pyrzowicach, ale to myślę będą dobre uzupełnienia tych wielu set milionów złotych, które tutaj zainwestowane i na koniec można przecież też dodać, że nareszcie w bieżącym roku jest podjęta ta budowa tej drugiej nitki drogi ekspresowej S1 przecież od portu lotniczego tutaj w Pyrzowicach do węzła Podwarpia. To jest też przecież bardzo znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu i dojazdu tutaj do tego portu, który już obsługuje ponad 5 milionów tylko pasażerów, nie mówiąc o tych osobach, które się tutaj przewijają. Jest to śląskie okno na świat. I tak oto zaczęliśmy od kolei, przez edukację skończyliśmy na drogach. Jeśli kogoś z Państwa zainteresowała ta wizja snuta przez pana posła pracy na lotnisku, to mam dobrą informację. Proszę zostać z Radiem Katowice, bo na temat tego, co dzieje się, jeśli chodzi o kształcenie kadr dla lotniska właśnie na Politechnice Śląskiej, będziemy dzisiaj rozmawiać z rektorem Politechniki Śląskiej. Także proszę być z Radiem Katowice. O tej porze naszym gościem był poseł Jerzy Polaczek. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję i zapraszamy słuchacze Radia Katowice do tego, aby pozostali tutaj w dniu dzisiejszym z nami.
W Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Katowice-Pyrzowice. No chyba, że mają lot, to wtedy wybaczymy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.